Szanowni państwo. Przed nami święta wielkanocne. Bardzo dziękuję Radiu Katowice Polskiemu, Radiu Katowice za to, że mogę do was przekazać moje najserdeczniejsze życzenia. Życzenia, których treścią jest zmartwychwstały Chrystus, bo to świętujemy jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To dzięki liturgii Kościoła Chrystus stanie pośrodku nas i przekaże nam orędzie pokoju, powie pokój Wam. Powie nam to pozdrowienie pokoju i przekaże dar pokoju w tej bardzo trudnej rzeczywistości, jaką jest ta sytuacja związana z wojną na Ukrainie. Bardzo wszyscy potrzebujemy pokoju. Pokój jest darem Boga, ale także w pewnej części w pewnym zakresie jest także dziełem człowieka. W związku z tym angażujmy się w dzieło pokoju. Powie papież Franciszek, że jest architektura pokoju i że jest także rzemiosło pokoju i życzmy sobie nawzajem, żebyśmy byli takimi rzemieślnikami pokoju. To nikomu nie przynosi ujmy, że jest rzemieślnikiem pokoju, ale próbujmy właśnie obdarzeni pokojem zmartwychwstałego również przestrzeń pokoju poszerzać, w tych środowiskach, w których żyjemy, w których pracujemy, w naszych rodzinach, życzę Państwu pięknych, spokojnych świąt wielkanocnych. Niech będą pełne pokoju, nadziei i miłości. Szczęść Boże Państwu.